Siemaneczko, siemaneczki, witajcie, ja nazywam się Jedi, a przed wami odcineczek, słuchajcie, w którym wam po prostu dziękuję, że jesteście, w którym będę wam składał życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji Wigilii, które się właśnie już bardzo dużymi krokami zbliżają i oczywiście będą wyniki konkursu na 1000 widzów, także zapraszam was do oglądania. Także słuchajcie, na początku odcinka chcę wam bardzo podziękować za ponad 1200 widzów, jesteście zajebistymi ludźmi, bardzo wam chorernie za to dziękuję. I tak, oczywiście chcę wam złożyć życzenia, bo święta, święta, święta. Po prostu życzę wam, żebyście te święta po prostu spędzili jak najfajniej tylko możecie, żebyście po prostu byli w te święta uśmiechnięci, żeby wam po prostu niczego nie zabrakło. I po prostu chcę wam jeszcze pożyczyć sobie mojego laptopa. Pożyczyć sobie mojego laptopa, ponieważ już się nie nadaje. Słuchawki też wam mogę dać, co tam. Chcę wam jeszcze, że po prostu życzę, żebyście te święta spędzili jak najbardziej z rodziną, jak po prostu najfajniej potraficie, bo wiem, że teraz macie wolne po prostu od szkoły. I po prostu tak, chcę wam jeszcze po prostu podziękować, że jesteście na tym kanale. Łapujecie te odcinki, bo najnowszy odcinek, słuchajcie, najnowszy odcinek ze Skywarsów niecałe 24 godziny miał ponad 110 łapeczek w górę, słuchajcie, 110 łapeczek w górę w niecałe 24 godziny. Jesteście naprawdę zajebiści, bo wiem, że to jest po prostu tylko wasza zasługa. I tak, naprawdę, jeszcze oczywiście obiecam, że będą wyniki konkursu. Naprawdę, zrobiliście bardzo fajne fanarty. Wszystkie, kurczę, po prostu mi szkoda tych fanartów, które nie wygrały. Ale oczywiście, jak po prostu mówiłem, wygrały dwa zajebiste fanarty. I oczywiście fanarty wam się teraz wyświetlają. Te dwa fanarciki po prostu wygrały. Widać, że były chęci do robienia tych fanartów, także cholernie wam za to dziękuję. No i teraz słuchajcie, w trakcie mojego mówienia będą wam się wyświetlały te fanarty, które niestety nie wygrały, ale były zajebistymi fanartami. Jak już po prostu powiedziałem, to co się po prostu teraz dzieje na moim kanale, to jest coś zajebistego. Strasznie po prostu szybko dochodzą mi subskrypcje, łapki w górę, komentarze i wiem, że to po prostu jest wszystko wina ciebie i wszystkich was, którzy po prostu tutaj jesteście. Wielu z was po prostu myśli, że ja stoję tutaj przed kamerą, żeby wam się po prostu podlizać, ale nie, słuchajcie, ja chcę wam po prostu podziękować, że jesteście, że łapkujecie, komentujecie te odcinki, bo to jest po prostu zajebista sprawa, bo wiecie, ja też po prostu wkładam w to wysiłek, muszę nagrać odcinek, potem zmontować odcinek, muszę zrobić potem miniaturkę, słuchajcie, muszę potem go wstawić na YouTube'a, także ja po prostu wiem, że to jest bardzo duża, ciężka, wymagająca sprawa, praca, tak, to jest bardzo ciężkie, wymagające i naprawdę cholernie muszę wam podziękować, bo widać, że wy mi się tym odwdzięczacie, że to po prostu oglądacie, dajecie łapkę w górę, subskrybujecie kanał, komentujecie odcinek, bo to jest naprawdę zajebista sprawa, słuchajcie. Ale tak, dobra, kończąc już w ogóle ten temat, bo ja już nie chcę się po prostu rozżalać, to miał być po prostu odcinek, w którym mam składam życzenia, także jeszcze raz słuchajcie, chcę wam złożyć życzenia bardzo świętych, wesołych świąt, dokładnie, że bardzo wesołych świąt, super udanej, zajebistej, czadowej Wigilii. Oczywiście wiem, że jeszcze jest do nowego roku, kupę czasu, słuchajcie, ale nie chcę potem robić też po prostu od takiego oddzielnego odcinka, gdzie wam po prostu dziękuję, także jeszcze chcę wam podziękować, szczęśliwego nowego roku, ziomeczki, ja po prostu lecę i że spędźcie święta jak najbardziej po prostu z rodziną, jak najfajniej, słuchajcie, możecie, bo ja po prostu cmykam, nie siedźcie, nie grajcie w kompie na gry, tylko poszanujcie troszeczkę ten czas i spędźcie te święta z rodziną. Ja się z wami żegnam, ziomeczki, widzimy się w kolejnych odcinkach. Bajos, cześć, cześć, czy kłęczosz, hejo, pa, cześć.